Miniony tydzień Oczami Jasnowidza, czyli gawędy Marka Szwedowskiego. Miniony tydzień, jeśli chodzi o mnie, zdominowany był przez sprawę, którą musieliśmy rozwiązać. Dziwnych rzeczy, które działy się w pewnym domu. O nim za chwilę. Ale co było poza tym. Otóż czytałem, jak media używały sobie na pani premier. Jak to jest w szpitalu, jak jej dogadzają, nawet podawały media, co pani premier je, co pani premier pije, pokazali z przybliżenia, gdzieś z daleka zrobili jej kawałek nogi uda, nie wiem, jakąś czerwoną plamę i napis duży. To są ślady po wypadku na pani premier. No ja nie wiem czy kogoś to ciekawiło, ale jeden tytuł był niesamowity. Otóż wydaje mi się, że pani szydło to jest pani premier. A skoro pani premier, to no to wypadałoby pisać, że jest premier. Przepraszam, że tak masło maślane wyszło, ale jakoś tak. Natomiast oto jest w jednej z gazet, chyba w fakcie, nasza pani premier na wózku, pewnie ją gdzieś przewożą, a tytuł jest taki: Szydło na wózku. Co to jest szydło? To jest nazwisko, ale może wypadałoby przedtem napisać pani premier szydło na wózku, jeżeli w ogóle kogoś to interesuje. Dziennikarze piszą, co chcą, piszą, jak chcą. I nikt ich z tego nie rozlicza. Możemy mieć stosunek taki lub inny, ale wypadałoby napisać: Pani premier szydło, a nie jakieś szydło na wózku. Doszła nas także wiadomość, a mnie dotyczy też ta wiadomość, że w IPN pan profesor Szpakrzyk podał się do dymisji. Oczywiście nie przyjęto tej dymisji i politycy PiS biją się o konsole nad ipn a w tle stanowiska, pieniądze i ludzkie szczątki. Otóż chciano mu zabrać dotacje, chciano nim rządzić i tak jak powiedział, nie zgadza się na wiele rzeczy. A jedną z największych politycznych sensacji ostatnich dni była informacja o tym, że owiany legendą, wiceszef Instytutu Pamięci Narodowej profesor Krzysztof Szwagrzyk podał się do dymisji to on prowadzi zakrojone na szeroką skalę poszukiwania szczątków ofiar komunistycznej bezpieki. Chodzi też o badania prowadzone w ramach Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów, wspólnego projektu IPN oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Ta baza ma być archiwum danych DNA ofiar wojennych i terroru. I chodziło o to, że to wszystko za długo trwa, że nie może się z nimi dogadać, że bardzo długo czeka się na identyfikację właśnie przez DNA, że rodziny naciskają, a on nie może zbyt wiele, ponieważ jest blokowany i dlatego postanowił zrezygnować, ponieważ nie zamierza dalej walczyć z całym tym aparatem biurokratycznym itd. itd. miał zastrzeżenie do tempa prac badaczy, spum, a nawet kwestionował ich jakość. Uważał też, że ta placówka jest zbyt droga i nie chciał akceptować niektórych wydatków. Do tej pory PUM do niego trafiło około 2 miliony złotych plus ekstra pieniądze od rządu, na przykład 680 tysięcy złotych ze sortu nauki. Profesor zaczął nawet zamawiać badania na własną rękę w innych laboratoriach, na przykład we Wrocławiu. I tak dalej, i tak dalej, możemy o tym poczytać. To smutne, bo właściwie chodzi o to, aby wyjaśnić zbrodnię, aby rodziny mogły dostać szczątki swoich ofiar. A tu znowu poszło o pieniądze, o politykę. Ja jestem spowodowany z Fakrzykiem, ponieważ przyszło mi z nim przez chwilę popracować, zobaczyć go i nie wiem kto inny z taką odwagą, z takim zażartym jakby nie wiem e, talentem i tak dalej pracował, który poświęcał się dniami i nocami, a będąc w Grotkowie i widząc go na lotnisku to niezważając na deszcz, na pogodę, na błoto, na słoto, leżał w robie, grzebał, wychodził, po nocach nie spał, pracował. Nie wiem, czy znajdzie się jeszcze ktoś tak szalony, jakby to powiedzieć, w dobrym słowo, tego znaczeniu. No i jeszcze o serialu, który wyprodukował TVN. Miał to być bardzo dobry serial. Jeden z droższych seriali kostiumowy. Miał nas zachwycać, miał pokazywać atmosferę Krakowa, miał być z dreszczykiem. Niestety wszyscy łącznie z widzami są bezlitośni. Serial jest do niczego. Nudny, długi, jak flaki z oleju. Gra sztuczna, niczym teatralna. Kostiumy nie zachwycają. Sceneria jest taka jakby pomalowana, jakby wybielona. Wszystko razem. Klapa za duże pieniądze zrobiono coś, czego się nie będzie dało oglądać, lub będzie nudne, długie i nieporywające. No cóż, może zabrakło dobrego reżysera, a może przerost formy nad treścią. Co do sprawy, którą przyszło mi zdiagnozować, obejrzeć, zobaczyć, to chodzi o dom, w którym to działy się różne dziwne rzeczy. Dziecko które tam jest jedenastoletnie powodowało różne dziwne rzeczy. Jeżeli wiemy, co to jest telekineza, to podejrzewaliśmy, że to on ma taką siłę. Przewracały się krzesła, stoły, zlatywały całe półki, przewrócił się telewizor i wiele, wiele innych rzeczy pękały szklanki. Rodzice zwrócili się o pomoc, gdzie tylko się dało. Niestety nigdzie jej nie uzyskali. Zadzwonili nawet do pewnej pani, która jest od wypędzania duchów, tak to nazwijmy. Na imię ma Wanda. Dalej to już sobie można domyśleć. I usłyszeli od niej, że w tym domu są duchy przeciwstawne, które ze sobą walczą. Ilu was jest w domu? No, nas w domu jest czworo. Każdy ma jednego ducha. Za każdego ducha wezmę siedemdziesiąt złotych. Razy cztery przez trzy miesiące. Zobaczymy, jaki będzie skutek. Może się to przedłużyć. Duchy są bardzo złe. Nie rozumiem czegoś. Jak na odległość, nie rozmawiając z tymi ludźmi, nie widząc tego domu, już określiła wszystko i będzie oczyszczać. Rachunek wystawiła niezły. O, i jeszcze analiza. 170 złotych domu. Ale nie wiadomo, czy koszty się nie powiększą, bo te duchy się rozmnażają. Coś niesamowitego. Po wielu perypetiach i różnych jakichś nawiedzonych ludziach, którzy kazali smalować dziecko z smalcem, tudzież aby przy łóżku stała wielka gromnica, trafili na nas i cały film, cały reportaż z tego wszystkiego będzie niedługo na moim kanale. Ale tu chciałem podkreślić, że tak naprawdę nie ma się do kogo zwrócić, bo gdy zwrócili się do księdza. On nasłał im opiekę społeczną, stwierdzając, że to oni są nienormalni, demolują dom i robią dziecku krzywdę. E, następny ksiądz, który jest egzorcystą, e, kiedy dowiedział się o tej sprawie, powiedział wprost: No cóż, skoro wszystkie szkła się wybiły, to trzeba wziąć metalowe kubki. Telewizora nie ma? Ja też nie mam telewizora i żyję, musicie sobie dać ratę. No i tak wszyscy ich spychali. Do dzisiaj przychodzi opieka społeczna, nawet była przy nas, oglądając, czy w tym domu nie ma awantur pijackich, czy nie ma jakichś ból. Bo to niemożliwe, aby same rzeczy się takie działy. Ale całą resztę zostawiam już na film, który będzie montowany i będzie można znowu obejrzeć w serii Nawiedzony Dom. No i żeby nie było tak znowu smutno czy dziwnie, to oto taki artykulik Magda Gessler pokazała nagie zdjęcia z czasu, gdy miała 18 lat. Psz, też mi sensacja, żeby o tym pisać. Widać, że świat, czy w ogóle ludzie lubią takie małe historyjki, małe sensacje, małe dziwne rzeczy. Być może już tak wszyscy są zakręceni, czy też zwariowani. Że nawet takie rzeczy jak pokazanie nagich zdjęć, kiedy miała 18 lat, robi jakieś na nas wrażenie. No a z takich ciekawostek, to 64-letnia kobieta urodziła bliźniaki i dzieci czują się całkiem dobrze. A więc jak widać, wiek nie odgrywa tutaj roli. Można, można, proszę Państwa, więc nie przerażajmy się, ile mamy lat, co już nam minęło. Patrzmy na to, co nam dopiero minie i co możemy jeszcze zrobić fajnego. Myślę, że następny tydzień będzie już inny, może bardziej spokojniejszy. Idzie nam wiosna, idą roztopy, a więc tego się, proszę Państwa, cieszymy. Ja już zapraszam na premierę kolejnego mojego filmu. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. No i jak to mówią, odwagi do przodu już słoneczko zaczyna nam miło. Przyświecać. Dziękuję, pozdrawiam.